Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Krzysztof MK Pasieka. Zapewne zastanawiacie się, co tutaj się wydarzyło, dlaczego te pszczoły tutaj oblepiają ścianę ula, a w ogóle po co ten podest tutaj. Słuchajcie, to jest jedna z metod szybkiego łączenia rodzin, którą ja stosuję oczywiście na pasiece. Zapewne wielu z Was taką metodę również stosuje. Najpierw oczywiście trzeba osierocić rodzinę. Ja osieracam rodzinę 2,5 do 3 godzin wcześniej, po czym wszystkie pszczoły z ramek, z czerwiem strząsam na podest, a ramki z czerwiem wkładam do ula, do centralnej części gniazda. Pszczoły, które wchodzą, łączą się oczywiście już tutaj na mostku, na wylotku. Wchodzą i obsiadają ramki z czerwiem. W ten sposób rodzina jest połączona ekspresowo. Niepotrzebny jest drugi dodatkowy korpus, ani gazeta. W ten sposób bardzo szybko ta rodzina została połączona. Dodatkowo został już założony półkorpus ze względu na to, żeby obie rodziny miały dość miejsca na to, by się zmieścić. I to, jak widzicie, jest bardzo szybkie łączenie. Nie ma śladów po tym, żeby te pszczółki tutaj się ścinały. Bardzo grzecznie weszły do środka, bez dodatkowego korpusu i później układania gniazda. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i do następnego.